7 października w Polkowicach odbędzie się prawdziwe show. W szkole podstawowej nr 4 zmierzą się doświadczeni zawodnicy oraz młode talenty gotowe zaprezentować przed publicznością swoje umiejętności. Od początku kibicuję temu projektowi. Jest on cenny nie tylko ze względów na walory sportowe, ale również te społeczne, ponieważ Stowarzyszenie Armia bardzo mocno angażuje się w życie społeczne naszej gminy. To różnego rodzaju akcje, które mają na celu propagowanie i zdrowego stylu życia, ale również przeciwdziałanie różnego rodzaju społecznym defektywnym zachowaniom. I cieszę się, że po raz kolejny będziemy się mogli spotkać na gali, tak by kibicować najlepszym zawodnikom w tej dyscyplinie. Bardzo się cieszę, że Armia działa w Polkowicach od wielu, wielu lat i jest tak cennym podmiotem na arenie sportowej naszej gminy. Na fanów sportu walki czeka w sumie 9 pojedynków. W oktagonie zobaczymy m.in. zawodników z całego regionu. Niektórzy skrzyżują rękawice już po raz trzeci. To będzie moja trzecia walka w organizacji MFG. Dwie poprzednie walki były pro-am. Teraz ta trzecia będzie moim debiutem zawodowym, więc na pewno będzie fajnie. Coraz lepsi zawodnicy zaczynają się interesować naszą federacją, która się rozwija i zaznaczam, że to jest dopiero 6. odsłona naszej federacji. A my mamy się czym pochwalić, bo u nas w klubie Armii Polkowice jest naprawdę arsenał zawodników, którzy wiedzą, co robią od dłuższego czasu, wiedzą, po co trenują. Zaprezentuję je po raz trzeci na gali MFG. Jeszcze to będzie formuła pro-am, czyli półzawodowa. W następnym roku już się pokaże, mam nadzieję, w zawodowej formule. Będzie to już 6. edycja Muszyński Fight Group. Pierwsza gala została zorganizowana w 2021 roku. To rezultat rozwoju klubu Armia Polkowice założonego w 2009 roku. Klub, w którym na początku było zaledwie kilka osób, dziś staje się jednym z popularniejszych w Polsce, który działa na wielu płaszczyznach. Bardzo cieszymy się, że możemy, że tak powiem, współpracować i możemy organizować tak wielkie wydarzenia na terenie Polkowic, gdzie wydaje mi się, jest to jedno z nielicznych wydarzeń dedykowanych jakby grupie wiekowej 20, 30, 40. W tych przedziale wiekowym jakby nie ma oferty, a my jakby sprawiamy, że w końcu coś się pojawia. Rozwój klubu nie byłby możliwy, gdyby nie wsparcie lokalnego samorządu, w tym burmistrza Polkowic Łukasza Późnieckiego. Całkowicie niemożliwy byłby rozwój sportu i federacji bez wsparcia publicznego, bez wsparcia urzędu, bez wsparcia burmistrza. Niestety żyjemy w takim czasie, w którym bez wsparcia publicznego niestety sport praktycznie nie funkcjonuje. Tym bardziej sport amatorski, który próbuje robić także krok w stronę sportu zawodowego. Także ta współpraca jest wymagana. Na dzień dzisiejszy to pole współpracy jakby się poszerza i wygląda to coraz lepiej. Bilety na 6. edycję gali są dostępne w klubach Armia Polkowice oraz Armia Lubin. Warto dodać, że cały dochód ze sprzedaży biletów trafi na cele charytatywne.